A propos poprzedniego filmiku, w którym wyprzedajemy magazyn, ponieważ nie mam miejsca, i mówię o nowych przedsięwzięciu, nowych doświadczeniach. I tu się właśnie zaczyna nasza nowa historia w naszej kuźni. Trzeba troszeczkę przyspieszyć z rozwojem i z wszystkim, czymkolwiek, żeby coś się działo. No i w życiu nie może być nudno. Pokażę Wam przy okazji, jak działa wampiryzm energetyczny, jak można pobrać od kogoś energię, jak to wszystko właśnie polega. Dlaczego mamy 36 stopni? Ponieważ Ziemia, Matka Ziemia, jest emiterem i emanuje bardzo dużą energią, a my jesteśmy odbiornikami i nasze serduszka odbierają tą energię, przez to mamy 36 stopni. I teraz tak, tu mamy kabel do wtyczki włączony. Tu sobie idzie kabelek do wtyczki i tu prąd nam dochodzi, plus i minusik, tak? To tam przyjmijmy, że to jest plus i minusik, bo to tam dłuższa historia, ale wchodzi, idzie nam, tu wchodzi, okrąża całą tą cewkę, dużo, dużo razy obkrąża tą cewkę i tędy wychodzi. Po to jest zawinięte to tyle razy dookoła. I teraz tak, tylko prąd tutaj jest, w tej cewce. Tu wchodzi, tu wychodzi, w tej cewce, czyli w tej tu na dole. Tu tylko jak przecinaliśmy i rozwalaliśmy, tu trzeba było wyciągnąć jeszcze tą cewkę. Popsuła nam się trochę ta i tutaj taka trochę sztuczka, żeby naprawić ją, żeby nie musieć następnej mikrofalówki rozwalać, bo to jest z mikrofalówki transformator. I to napięcie nam tutaj dochodzi cały czas, na ten pierwszy zwój. On się robi ciepły, tak samo kuchenki indukcyjne mniej więcej działają, że teraz on się tutaj będzie robił bardzo gorący i tak dalej, przez co petraczki są potrzebne i na tym można położyć garnek, by się gotowało, na tym. No tam, ale na tym polega proces indukcyjny. I teraz, jak to się dzieje, że tu będziemy mieli, o, pokażemy, zrobię mały myk, odpalamy. Odpaliliśmy. Ten prąd nie ma jak skoczyć do góry, tak? Nie ma jak skoczyć do góry. A mamy tu podpiętą jedną elektrodę jako masa. I tu mamy drugą elektrodę. Widzicie, to się dzieje, spawa się. Dochodzi do napięcia. No wiadomo. Ale wyłączymy dla bezpieczeństwa. Ale jak ten prąd się tu dostał? Przecież on jest tylko tu, w tej dolnej cewce. Jak on wszedł na tą górną cewkę? Jak on wszedł na te kable? No właśnie tak działa wszechświat. Tu się nam pokazuje zrozumienie. To jest Matka Ziemia, a to jesteśmy my. I teraz ona wysyła tyle tej energii tutaj jest wsadzone, że indukcyjnie pole, aura się tworzy. Tu się tworzy aura, wielka aura, torus dookoła tego. I ten torus haczy o te kabelki. Te kable są w zasięgu tego wielkiego torusa. Tego wielkiego torusa. I jeżeli coś się znajduje w zasięgu takiego wielkiego torusa, to przyjmuje tą energię do siebie. To jest właśnie wampiryzm energetyczny. Jeżeli ktoś ma bardzo dużo energii, podejdzie do niego ktoś taki mały i tą energię do siebie wciągnie, przesyśnie, indukcyjnie, ponieważ tak działa wszechświat. To trzeba zrozumieć. Tutaj jest potrzebne zrozumienie. Wszystko przechodzi, prąd można przekazać za pomocą dotyku i za pomocą indukcji, czyli nie dotyka się. To jest zaizolowane tutaj, to wiadomo, że to jest zaizolowane. Ci, co znają się trochę na elektronice, to wiedzą, że ten drucik i to jest wszystko od siebie odizolowane. Tu po prostu jest, przechodzi sobie energia, prąd stąd wskakuje tutaj indukcyjnie. Czyli z aury na aurę. I ten prąd możemy tu sobie go wykorzystać do różnych rzeczy. Spawarek, nie spawarek, do antygrawitacji. Generalnie patrząc na to, ja tu widzę wiele rzeczy i dlatego teraz trzeba kontynuować pracę wielu naukowców i tworzyć urządzenia, które dają nam darmową energię. I nie chodzić po ulicach i krzyczeć, że system jest zły i tak dalej, bo już to wszyscy dawno wiemy. Dlatego teraz nie ma co krzyczeć, teraz trzeba się wziąć do pracy i pracować. No i my sobie zbudujemy prąd za darmo, antygrawitację za darmo, nie wiem.
samochody będziemy mieli, poruszać się będziemy nimi za darmo, ale ja nie będę o tym opowiadał wszędzie, chodził po ulicach i ten, tylko będę to opowiadał tym, którym to będzie potrzebne, takim jak ja, ponieważ później przyjadą panowie w smutnym samochodzie i wyłączą wszystkie wtyczki i to nie ma sensu, to nie ma znaczenia, nie ma co się rzucać na głęboką wodę, tylko trzeba płynąć po głębokiej wodzie. Dobra, zdróbeczka. Siemaneczko. Chciałbym Wam pokazać, czym jest indukcja i dlaczego warto uważać na elektrosmog i na wszystkie urządzenia elektroniczne, które wokół nas są, istnieją, bo nie ma trucizn ani lekarstw, wszystko to dawki. O, to już nam zniknęło, ale to za chwilę opowiem wszystko i tak. Siedzę sobie tu i coś dubię, 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 dubię i nagle patrzę, cały czas w kablu mam napięcie. Jak mogę mieć cały czas w kablu napięcie? Tu jest przełożony kabelek tylko przez ten. Tu jest początek jacka, idzie sobie i tu idzie przez ten, przechodzi i tu się kończy. Tu tą cebeczkę odłożymy na bok, o, żeby nam tu nic nie wadziło. I sobie wyobraźcie, siedzę i mówię, miernikiem sprawdzam, gdzie jest przód, gdzie jest tył. Przykładam do tego 0,7 V. Mówię, co jest? Tu też jest napięcie w kablu, który nie jest do niczego podłączony. I mówię, co tu jest grane? Co tu jest grane? Nawet patrzcie, położę tu, przed chwilą dla sprytnego oka mogło widzieć 0,5 V na tym, a przed chwilą śmiechawa. O co chodzi? Na kolanach i za chwilę stąd odszedłem, poszedłem gdzieś indziej, już to nie działa. Zaraz wróciłem z powrotem i tu to działa. Co się tu działa? Co się tu dzieje? Więc mam na kolanach wiertarkę, która jest podłączona do prądu i ta wiertarka ma w sobie uzwojenie. I to uzwojenie, miedź i magnesy i tak dalej. To uzwojenie teraz cały czas generuje pole magnetyczne i pole elektryczne. Więc siedząc tu na tym, cały czas stąd indukcyjnie przenosi mi napięcie na ten kabel. Prosty manewr. Ściągamy na dół wiertareczkę. Nie ma wiertarki na kolanach i przykładamy do kabelka. Nie ma napięcia. 0, 0. No i to mi się teraz zgadza, ale mówię, jak co jest grane? I tak siedząc, przykładając, zakładając, już kiedyś Wam pokazywałem o indukcji, jak działa indukcja. Można sobie na grupie trójbieg w lupkę powpisywać. Kładziemy z powrotem na nogi wiertareczkę. I już mamy automatycznie napięcie. To jest ciekawostka. Czyli tyle stąd wydobywa się energii, że indukcyjnie ona wpływa na nas. Ale jak to znaczy, że jak tu jest, w tym kablu, to znaczy, że we mnie też jest to napięcie. No więc nie ma trucizn ani lekarstw, są tylko dawki, więc trzeba uważać, czym, ile się dawkujemy, w jakim przebywamy okolicach, co wokół nas ekranuje, co emanuje, promieniuje, tak dalej. Więc uważajcie na technologię. Ona jest bardzo przydatna, ale wszystko w równowadze. O. I mamy napięcie w kablu, który jest niepodłączony. To jest super, bo indukuje się energia z cewek, które są zamieszczone w wiertarce. Stojan, cewki, wszystko dużo miedzi i magnesików. Magnesy plus i minus wytwarzają prąd. I tak to wygląda. Normalnie hit sezonu. Siedziałem sobie i sobie przed chwilą dubałem, robiłem. Nawet wystarczy smyk. Mam na nogę. O, prąd wyłączamy. Muszę uruchomić miernik tylko. Mam na kolanach wiertarkę, ale jest 0,0, bo prąd wyłączyłem. Czyli jak podłączę prąd z powrotem. I z powrotem przykładamy 0,6 V. 0,7, 1,2 było najwięcej. Jaja na maksa. O, a tu co leży i przez to, że no jestem ciekaw, przez to co? Tu jest 0,0. Naprawdę rozumiem następne. A tu już 0,5 V. Tu się indukuje przez to, że blisko jest metal, antena. No, do rozkminiania i do rozwijania. Dlatego jak macie jakieś. O, patrzcie, dotknęliśmy anteny.
Gdzie ma co rozkminiać, wszystko się udało. Antena, nawet nasz nóż przejmuje teraz pole. No i to jest to. Dlatego przy antenie indukuje się więcej. Odchodzimy od anteny i zaraz nam zniknie. Prąd, elektryka, cewki, magnesy, magnetyzm. Jesteśmy stworzeni. A jeszcze bym wam pokazał, czy mam tutaj? Nie, mam do góry. Mam do góry zapera, który w godzinę usuwa z was wszystkie bakterie, wirusy, grzyby i inne dziwne patogeny, pleśni i tak dalej. Prądem właśnie elektrycznym, niskiego napięcia i tak dalej. A to wam pokażę w następnym, tylko potestuję sobie jeszcze, bo akurat testuję od wczoraj i jedziemy z tym światem. Dobra, patrzcie się, uczcie i rozwijajcie tematy trójbieżne. Santa Maria Trójbieg, witam serdecznie.